Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls 2 z Call Out of Sin, w którym rozpoczniemy trzeci i ostatni dodatek do tej gry pod tytułem Korona Króla Kości Słoniowej. Na start pokazuję wam set smoczej krwi, jak się prezentuje na moim bohaterze. Wygląda dość spoko, ale co jest śmieszne. Mimo, że jest na plus 10, to zbroja z Dranglake, w sensie klata, rękawice i hełm są lepsze, ale nogawice smoczej krwi o dziwo są lepsze od Dranglake, więc tak będziemy się na razie poruszali. I jak mówiłem, chwilę. Dobra, coś czułem, że tego nie wyłączyłem. Zatkał mnie jeden z zawodów. Czekaj, to jest. Nie, źle. Zły kierunek. Nie idziemy do Aldi. Idziemy do kapliczki zimy. A kapliczka zimy to była w tym kierunku. Więc proszę mnie dać tu przejść. Najchętniej ten tych typów w ogóle polał, no ale niestety, jeśli to zrobię, duża szansa na to, że za mną przylecą do tej kapliczki, a tego wolę akurat uniknąć. Złapię fokus, niestety. W całości taki, że nie są zbytnio rozgarnięci. Trzymali. Więc szybko błyskawica tych sokolników pomaga mi wpiąć. Dobra, teraz pytanie, czy tutaj się pojawi... Przepraszam, coś niezwykłego. Może, jeśli da się tam w ogóle wskoczyć, ale wątpię. Chociaż o dziwo, ktoś tutaj zostawił wiadomość. Skoro zostawił, no to chyba się da. Nie, nie widzę tam niczego ciekawego. W sumie tego taka podpucha. Dobra, mamy tego duszka, którego oczywiście nie mogę namierzyć. Jestem... Gnój, który w sumie nawet nie wiem czym jest i nie wiem czy chcę wiedzieć. Zarzucam. Chcę sposobem na wszelki. Ale nie, chyba już tego... Tak, już tego prosta droga mnie czeka. Na szczęście. Zatakowałem w ogóle kolejne zapomniane, kiedy sobie ulepszałem broń. Nie wiem dlaczego. Znaczy wróć, może nie, dlaczego to tak w miarę się orientuje, ale ciekawie, ile jeszcze takich ataków będzie. Nie wolno wkraczać na drogę do krainy prastarego władcy. Gdy wyschnie woda i zniknie ścieżka, podła pokusa wnet się rozpierzcha. Nadchodzący intruzi napotkają przeciwności godne monarchów. Eleum Lois, ziemie króla kości słoniowej, są zimne jak śmierć. Nie ostała się ani odrobina ciepła. Hello there, w takim bądź razie. I tak, tu jak widzicie, jedna wielka, biała pustka. Tutaj znowu taki dziwny start. Kiedy przejdziemy, to tam powinno być ognisko. Zaraz na starcie. No, idź. Ale powinna się do nas odezwać pewna osoba.
kiedy podejdziemy bliżej wejścia. Więc dobrze, najpierw rozpalamy cicho. Teraz odpoczywamy, żeby wszystko sobie odnowić. Patrzcie, momentalnie przykryło się to lodem i zamarznięte Eleulois, tak nazywa się ta lokacja. I jak widzicie, jest to trochę średnia widoczność właśnie przez tę burzę śnieżną, która niestety nie ustanie, dopóki nie pokonamy bossa, który znajduje się zaraz tutaj obok. Tylko że z tym bossem jest jeden taki typy gniw. On sobie stoi o tam. Widzimy. A dlaczego? Bo jest niewidzialny. I można z nim walczyć normalnie. Wyłacz go już teraz pokonać. Ale wiadomo, niewidzialnego wroga trochę się nie trafić. Najpierw próbujemy zdobyć ten przedmiot, który jest właśnie o tam. Gdyż on umożliwi nam widzenie rzeczy niewidzialnych. No, a bynajmniej rzeczy, które znajdują się właśnie w Eleulois, co jest widziane. Kurde, ale backstaby się zajebiście robi tą włócznią. Możemy tutaj mieć życia, spoczyj starego, żeby sobie więcej przywrócić zdrowia. Na lewo. Tak, to jest bardzo dobra wiadomość. Wiesz, tutaj idziemy, czek sobie, czek. No. Dobra. Dziękujemy. To jak widzicie, wajcha jest złamana. Ale to możemy podnieść, tylko to musimy z góry pociągnąć. To sobie wjedzie na górę, a my tu będziemy mieli normalne przejście. Ale to dopiero później. Dobra, tu jest ty i jest ta. Przed pozorom to jest dość irytujące. Monster lubi nam wejść na plecy. Powinien być baksar. Dokładnie taki. A, jakby co? Zważcie na to, co powiedziała ta osoba o starym chaosie. Tu później. Właśnie stary chaos jest tutaj dosyć kluczowy. Dwie mroczne sfery je załatwiają. Chyba, że nie jedna, ale to kurde załatwa pewnie. A tutaj chyba przy trupie coś było. Jest, jeszcze nie pamięć aż takie zachodzi. Skrzydlata włócznia plus 7. To znajdowaliśmy. Znaczy, w tych dodatkach głównie znajdujemy jakieś broń, to są to właśnie jakieś bronie, które już wcześniej znaleźliśmy, tylko dość mocno ulepszone. Właśnie na plus 7, żeby tego wziąć sobie ewentualnie grudki oraz sztabę i dokończyć dzieła upgrade'u, że tak to nazwę. Kolejny trup. Grubas. W sensie. Pochodni. Okej. Dobra, tutaj w lewo powinno być koło... A, tak, tam. Jest kolejna, tylko ona się nie ruszy też dopóki nie zejdzie ta śnieżyca, to też to zniknie. Później. To ktoś. Kolejna ta. Co
trochę biłem. O, tu jest ten cholera. Ten choler jeden. Jego nie lubię. Atakar głównie przez to, że kryształy, które ma na flerach, nie jestem w stanie go backstabować. No, plus lubię sobie pomachać mieczem i strzelić do mnie kawałkiem lodu. To jest kolejna rzecz, której nie lubię. Szczęście nie jest za bardzo wytrzymałe. Ale tak czy siak jest trochę irytujące. A zużyjmy to. Ten fajnie leczy. Jeden. Tam też. O, 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 już go widziałem nawet. Kolejny, który się da pan stworzyć. Tego jak wystrzeliło, ja pierdzielę. Po prostu poszedł, skurczysyn. Dobra, wypijmy sobie grzybka i suszony korzeń. To się powinno zbudować, jeśli chodzi o leczenie. Pasąc po pasku, tak też jest. Pusto. A tutaj jeszcze pilnowa trupa z pięcioma małymi niebieskimi rzepami. Dobra. Tu. Pusto. Słychać mechanizm. Tu gdzieś to pracuje. Pusto. Pewnie, ja se wciskam unik, a gra ma to w dupie. Zasady. Seriously? Tu jest pusto. Tutaj chyba sobie mogę skrót odblokować, ale to później. No, tam potem będę mógł zrzucić chyba jakiś głaz, który się stanie taką wielką kulą śnieżną i tam się tam spadnie w tę dziurę. Ale to jak mówiłem, to dopiero później. Na razie idziemy tędy. Tutaj... mamy przejście dalej. Innych typa. Tutaj wiem, że dało się przejść. Tak, jeszcze kurde psy. Na szczęście da się je łatwo zabić. Szybkie dziernięcie na kucznie. Teraz jak idziecie, idzie nagle jeb dziura. Cicho, spoczyn. Obok, ale to już sobie odpuszczę.
Micho było tutaj na dole. Spoko. Co było tutaj? Okej, tego typa się tu nie spodziewałem wtedy, nie spodziewam się teraz. Dobra, teraz się trochę spodziewam. Ale... no, dziwne jest zobaczyć tego typa w tym miejscu. Co jest tutaj? Przejście. Jest golem. Który backstab jest, przeżyje. Szkoda. Dwa czasy na wybicie i tyle. Co było tutaj? A, tutaj tylko przeszedł. Patrz, no golemy jak ty, nie? Jak jeden co są z bardziej bardzo. No w sumie bardzo, nie tylko. To rzeczy barakut. Były takie golemy. Przed tobą coś nie jest w głowie. Chciałbym starego dzwonu. Okej. Okay. Sprawdzimy, ale najpierw może dojdźmy w jakieś bezpieczniejsze miejsce. Czy tutaj obok ogniska, które teraz rozpalimy. To jest najbezpieczniejsze miejsce, jakie może być w każdym Souls lajku. Nawet Sekiro. Nawet jeśli obok jest wielki boss, który jest wiesie demonem nienawiści. I może nas zaraz zauważyć i zaczyna pieprzeć, ale przy ognichu zawsze jesteśmy najbezpieczniejsi. Bądź w przypadku Sekiro w pobliżu posążka rzeźbiarza. Jest dobra. Drugie ognisko. Poczynek od razu. Puszczono domostwo. Hełm starego dzwonu, hełm wykuty ze starożytnego dzwonu, choć wygląda osobliwie, jest dość praktycznym przedmiotem. Jego górna część zapewnia posiadaczowi solidną ochronę. Ano, i mając ten hełm na głowie, w praktyce jesteśmy niewrażliwi na jakiekolwiek ciosy w głowę. Znaczy, no na pewno na strzały, bo tak, czy na wszystkie ciosy, to nie mogę dać jakiejś 100% gwarancji. No, ale bynajmniej jesteśmy na nie dość mocno... No to patrzcie, może zrobić sobie maczugę, może zrobić włócznię, większą piątkę może sobie zrobić, nie wiem czy on jest zrobiony z lodu czy z kryształu. Wygląda po części na jedno i drugie. Tak, staba zrobić, no ale... Tobą kobieta, więc było zniszczenie. Tak jest, to trzeba poprzeć. Dobra, proszę teraz o... łuk. Jeden strzał powinien zabić. O, jednak nie! Aż dwa strzały muszę oddać z tego łuku, żeby zabić taką babkę. Jak mogę? To czemu by nie? O, chyba idealnie heada dostał, tak by było. Jak on zareaguje na strzałę? Tak sobie. Wracaj za coś. Walka dystansowa, no. Mogę to poprzeć z wielką chęcią. Talizman Lloyda, 3 sztuki, okej. Okay. Mm.
Tu jeszcze, kurde, jest. Zapomniałem kompletnie o tym typie. Czekajcie, silny atak przetrwa. Wow, seriously? Przetrwało dwa ciężkie ataki. To jest stary. A no tak, bo to jest przejść. A nie, to jest cofka. Stanowisko strzeleckie. No, ale tak, to jest przejście tutaj, do tych babeczek. Tutaj mamy taniec mroku. Sprawdźmy to zaklęcie. To jest to ostatnie. Jest. Urok zmieniający duszę w olbrzymią masę mroku, która rzuca się do tańca, jakby chciała pokazać radość z odzyskanej wolności lub po prostu przerazić wrogów znajdujących się w jej drodze. Uroki są wyrazem ludzkiego zepsucia, czego świetnym przykładem jest to zaklęcie. Okej. Okay. Kolejny urok po kolekcji. Nie wiem, ile mi brakuje jeszcze, żeby mieć trofeum za wszystkie uroki. A z tego, co widziałem po procentach, to uroki się zdobywa chyba najwcześniej. Wszystkie. Czekaj. Czy tu nie było iluzji? Nie, to jest taka podpucha. Musimy sobie ewentualnie iść dalej. Okej, tu mamy takiego typa. Tak, to oczywiście sobie może rzucić lancę miodową. Dlatego, że gdy ja mu tę lancę zabiorę, to nie mogę tak zrobić. To jest skrót z tego, co pamiętam. Jak sobie tak ładnie tam stoisz. No, to tu, że cię ustrzelę. I to więcej niż raz. Serio? Nie mogę z tego fuksa akurat. Teraz już zginął od tego. Prosto w oko. Dobra, ciąg za wajchę krąg. Wybijmy za mniej więcej dotarcie do połowy przeprawy do tego przedmiotu, który jest potrzebny. Dobra, tam jest kolejne ognisko, tylko niestety, aby je odblokować, potrzebuję specjalnego klucza. Ej, on tak drugi ten wymach, że się nie trzeba to zauważyć. Ładnie, prawie czterech. Jednym czasem. No i patrzcie, tam zaczynaliśmy. Idziemy powoli tędy. Teraz, czy dobrze pamiętam? To nie jest otwarte, nie? Nie, potrzebuję klucza. Niestety. Niestety, ale potrzebuję klucza, aby to otworzyć. A klucz zdobędziemy trochę później. To powinno być chyba otwarte. Jest. O, i patrzcie. Patrzcie to. Jest. Gotów. Uważaj na potwór i zbliża się przyjaciel. Okej, okay, być może chodzi o ostrzeżenie, ale patrzcie, tutaj widać, że jest mimik na chyba w połowę schowania się w tą skrzynię i jest zamrożony. A tutaj mamy cztery skrzynie, które możemy otworzyć. Spróbuj atak. No, okej, okay, ale pomyliłeś skrzynki, kolego. I to jest tak, jak tutaj wejdziemy odpowiednio wcześnie, no to możemy zobaczyć, że na pięć skrzynek jedną trzeba potraktować albo talizmanem, albo po prostu ją zaatakować. A ten bardzo dobrze przypadku w stanie dostać jakiś przedmiot. Dobra, ja sobie wymienię na szybko miecz na Nodachi, żeby zabić. Wracamy do włóczni.
No w sumie racja, możemy go zestrzelić stąd, żeby nie. No bynajmniej trochę uszkodzić. No on do nas tutaj nie przyjdzie tak całkowicie, ale będzie powoli tu zmierzał. Kolejna zablokowana trasa. To jest ta... To nie jest tamten. A jednak jest tamten, proszę bardzo. Jaki ambitny. To po co mu to było? Dobra, gdzie to było? Chyba właśnie tam skąd on przyszedł, to się szło do tamtego przedmiotu, ale... Zobaczmy, co się tutaj kryje. Tutaj 15 pryzmatów. Jakieś... Skubany! Skubany! Jak mnie prawie podszedł! Fajna bym sobie wziął. O, słyszałem, że się chwilnął. O, ale patrzcie. Już go widać, jak podejdzie. O Jezu, to nie był ten! Jakiś inny gracz w ogóle. Potrzebnie chwyciłeś na butelkę stali. Dobrze, wypiję za twoją głupotę. Ten klucz Faros, który wykorzystałem. To jest kolejny? Jap. A, tego też nie wykorzystałem. Na pomoc. Zrobił unik czy co? Tu cię. Dobra, skończył. Teraz było blisko, żebym dał się zabić tak naprawdę. Tego na razie nie zrobię. W sumie tego bez sensu tutaj przyszedłem. Wracam do tego owocu. O! I dużo duszę dzielnego wojownika. A, takie pół na pół warf, tak bym to ocenił. W sensie na ten moment, bo później to by było trochę bardziej opłacalne. Dobra, tu. Tak, tutaj typa nie ma. Tam musimy iść, ale tu powinna być chyba ta... Tak, jest skrzynia, tylko oczywiście jest zamrożona. Więc dobrze, na razie idziemy... Zgodnie z fabułą. Znamy się przy okazji z tą kobitką. O! To jest to miejsce, o którym wam mówiłem. Gdzie możemy sobie podnieść tę skrzynię. Tam zaraz na początku. Tutaj ciągniemy. Dobra, robota. I tak widzicie, wszystkie te pudła, czy tam tak trumny, wjeżdżają sobie na górę. No i dzięki temu my to mamy teraz otwarte przejście. Tu... Czekaj. Tam na dół muszę iść, żeby przejść, ale tutaj też coś było, pamiętam. Dobra, to są psy, ale uwaga! No, przed tobą drabina! I nie, to nie jest podpucha! To nie jest podpucha, bo tu faktycznie jest drabina, tylko jest właśnie niewidzialna. Hej. O, przeżył to! Skubany. Nie sądziłem, że to przeżyje.
Skrzynia i atak? O, czy to jest ten? Czy to jest mimik? Sprawdźcie, mam gdzieś te talizmany? Mam 16 przy sobie. Wow, to mi się udało perfekcyjnie chybić. Nie, no to nie jest mimik, no to o coś z tym atakiem. Okej, okay, że cud dostaliśmy, dlatego atak. Bo atak w sensie, że zaklęcie. Okej, okay, i to będzie to tutaj. Rozbryzgująca się błyskawica. 50 punktów wiara, aż wymaga, żeby z tego skorzystać. Stworzy na podstawie pierwotnego cudu. Wystrzeliwuje rozbryzgującą się błyskawicę. Odkąd tylko poznano cuda, uczeni starali się je przekształcać wedle własnego upodobania. Oto jeden z rezultatów. I to jest coś, co wam z chęcią pokażę. To właśnie... Pieski, to może zmienimy sobie na notarki, bo jest szybsze. Odkupa człowieka. Dobra. Jeszcze z nich wpadło? Widzę, że nic. Ale mamy tutaj jeszcze jednego psiaka na górze. I on czegoś strzela. Duszy wielkiego bohatera. Wspaniały widok. No, na tamtą rzecz jak najbardziej. Tam musimy się dostać, ale to dopiero później. Coraz bliżej. Nie, nawet nie widać zarysu sylwetki tego bossa. Więc nie ma co za długo tutaj spędzać czasu. No i okej. Okay. Cud zgarnięty. To oczywiście zamykamy. Nie potrzebuję, żeby te psy przylazły tutaj później. W razie gdybym chciał tutaj wrócić. No, będę chciał wrócić na pewno tam, bo to... Tam w ogóle jest ognisko i przejście do ukrytego bossa, który w sumie jest kopiuj w klej tego pierwszego. Może jeszcze dwóch. No. Boski napój aż za twą śmierć wypije. Przed tobą dziura. No, prawda. No i cyk. I się już nie cofnę. Słuchaj, punkt biedaczysko, przy okazji nie wytrzymam tego. Wpuśćcie mnie stąd. Dobra. Ta ładna woda, okej. Okay. Przed tobą ognisko. Tak, przede mną jest ognisko. Tylko żeby do niego dojść... Water. Co, kolejny niewidzialny? Spokój. To był chyba skrót, z tego co pamiętam. Tak, ale to był skrót z totalnie innej części lokacji. My póki co zabieramy to, po co tutaj przyszedłem. Czyli oko kapłanki. Oko jest tutaj. Pozwala dostrzec to, co niewidoczne. Oko pierwszej kapłanki, która czuwała nad Eleum Lois, pozwala dostrzec to, co niewidoczne. Wszystkie kapłanki zastępowały tym przedmiotem jedno ze swoich zwykłych oczu. Gdy kończyła się ich kadencja, musiały go jednak zwrócić. No, ciekawe, czy my teraz to faktycznie wsadziliśmy sobie w oko, czy może jakby mamy tą na oko. Tak, taki monokl swego rodzaju. Akurat ciekawi. No kurde, już chciałem zobaczyć informację, no ale tylko jeszcze pójdzie. What? Nie mam żadnego pojęcia, jak mi to policzyło... tego. Jak mi to policzyło...
no bo chcę zrobić ripostę. Kurde, nie... timing, timing. No. Pięknie, jak Sekiro. Ale nie, no dobra, da się zrobić. Normalnie, dobrze kojarzyłem, że po prostu rozbicie i normalnie atak. Przed tobą ściana. Przed tobą water, ta kłamca, bo to jest zwykła ściana. A nie iluzja. No, mogę wam pokazać w taki sposób. Nic się nie dzieje. Okej, tu. Nie wiem, czy tu mnie jakiś mroczny duch nie zaatakuje. To ja chyba atakował. Chcąca czaszka. Będzie to estetyka. Dobra, wchodzimy przez mgłę. W zamkniętej lokacji. I do trzeciego ognicha. Czyli okej, jednak nie ma tutaj. Fatygujesz się, czy mam tam przyjść do ciebie? Dobra, tutaj teraz jak pociągnę za wajchę, to się powinno to otworzyć. I odblokować kolejną ścieżkę. Tylko, że jest... Dobra, jeszcze nie jest drobny problem, ale będzie... Kiedy rozmrozimy te L.A. Blois, no to ponieważ te golemy to są dokładnie te same golemy, które były w zamku Drangleic. Z tą jednak różnicą, że te będą chciały nas atakować, a nie tylko nam coś pomóc. Zagrożone zniszczeniem. Jeden punkt idealnie został. Dobra, weźmy sobie miecz Alona w takim razie. O, lodowy rapier. O. Rapier noszony przez czarnoksiężników Eleum Lois. Przesycony jest magią uwalnianą po wyprowadzeniu silnego ciosu. By chronić Eleum Lois przed nadchodzącym chaosem, postawiono wielki obronny mur, którzy obsadzili m.in. właśnie ci czarnoksiężnicy. No i możemy z tego rapiera korzystać dokładnie w taki sam sposób jak oni, czyli albo atakować, albo sobie strzelić. Dla przewrót, no nawet żywi mat. Albo strzelić sobie kawałkiem lodu. Różnica jest tylko taka, że my możemy tym strzelić kilka razy, a oni ile tylko im się zachce. Chyba 40 minut za chwilę wybije. Na 39, będąc dokładnym. A dobra, tu atakuje ten mroczny duch. Rycerz. Aurheim? Aurheim? Nie, Heim. Heim chyba to się czyta. Gdzie on atakuje? W plecach, czy... Nie, to było tu, do przodu i tam w bok. Dobra, tam się będzie czekał. No, pojedynczo. Sobie o ripostach i teraz... Ale to, w sumie naprawdę jak ktoś ma miecz, to najlepiej jest go załatwić ripostą. O miecz bądź broń, która... tam da się fajnie wyczuć. Tam nie przejdę, a tam jest przejście do typa, którego musimy uwolnić, aby progresować dalej fabułę.
Ale to później. Dopiero po bossie. Mógłbym oczywiście tego bossa od razu pokonać. W sumie i tak mam go w planach pokonać w tym materiale, ale... Dzień dobry. Idę. Nie coś o ripostach, nie? I co? I teraz nie wchodzę. No i kurde. Proszę. Sy! Dobra, ale daj, bo chcę ripostę zrobić tą włócznią. Nie tą włócznią, tą. Dobra, heal. Diwaj mówię. Co on taki szybki jest, jak ma to w dwóch rękach? No. Chciałem ripostę zrobić, no ale dobra. Już stanę jak idiota, no to... Kim, żebym był, żebym tego nie wykorzystał? Kukła człowieka oczywiście z mrocznego ducha. 10 srebrnych talizmanów w skrzyni. Dobra, zabiorę, wyrzucę, sam zniszczę te, które mam. Żeby właśnie... nie, nie tutaj, tylko tu. Jeden. Tak, chcę zniszczyć, żeby te 10 zabrać. Żeby mnie właśnie przez przypadek nie zmyliły. Że mogę ich nie mieć. Dobra, czy tutaj jest jakiś ziomek? Nie. I proszę, wróć przed całą drogą okrężną. I Ava to jest właśnie boss, którego musimy pokonać. Tylko pytanie, czy ja chcę walczyć z nim tą włócznią? Czy może raczej zaklęciami? Spróbowałbym może tym mieczem Alona. Ewentualnie i jak już to właśnie mrokiem. Też może najpierw spróbuję po prostu błyskawicami. Cały czas próbuje nas odwieźć, żebyśmy nie szukali tego. Oj! Oj, mogłem w sumie stosy uzupełnić chociaż. Dobra, zeskakuj. Tygrysku. On się tworzy. Kiedy ja robię materię dusz, to są takie lodowe kryształki. Hop! Musiałem mówić, że go chyba zestunowałem, ale nie. Szykował do ataku. Falę też miał co zrobił. Daj mi. Kurde, kryłem!
pewno. Zwierzę króla. Jak rozumiem, na życzenie króla on tutaj pilnuje tak naprawdę. Przejście na tego, tak? Na życzenie tego, na rozkaz. Życzenie króla to jest jedno. Znaczy, w mojej rozkazie. Literalnie najgroźniejszy atak to jest właśnie jego dobiegnięcie i ten skok. Będzie on na skoczy. Będzie chciał wyjść, a jeśli ugryzie, no to prawie na pewno was chce. Myślę, że go dokończymy ręcznie. Mieczorem. Trzymanym w górę, jakby na szamuraja przystało. Adios! Ile razy tutaj musiałem się na szybko wyleczyć? 3 chyba? 4? Nie zaprzepaścić tej całej walki, żeby na siłę odcinka nie przedłużać. Tak dla mnie fair enough. To... Tak, to jest kolejny skrót. I na razie idziemy tutaj. Za chwilę powinna się pojawić ten opis lokacji. No, dokładnie jak przejdziemy przez te wielkie przejście. Jesteśmy właśnie w wielkiej katedrze. Rozpalam ognicho i to jest jedyne ognicho w tej lokacji. Bo sama katedra jest tylko i wyłącznie możliwością, po pierwsze, pogadania sobie z właśnie tą osobą, która do nas mówi, która nam każe zawrócić, a znajduje się ona dokładnie tam, na samej górze. Kiedy z nią pogadamy, odblokuje nam tamto przejście i mamy teraz dwie opcje. Albo możemy iść od razu do bossa, który znajduje się tam, co już mówię z góry, jest idiotyczne. Albo możemy jeszcze pochodzić trochę po Eleum Lois i odnaleźć kilku rycerzy, którzy wspomogą nas w walce. I to zamierzam zrobić. Ale najpierw spróbujmy tutaj rozmawiać. Kogatka jest możliwa dopiero tutaj. Witam. Jestem Jack the Ripper. This land is barren. Cursed by the old chaos. It gave birth to atrocities, and the people fled in fear. Until our Lord, the Ivory King, came. My dear Lord, a most true king. It was with his magnificent soul that he built a Eleum Lois. And contained the spread of chaos. But the chaos would not be sated, and the king gave his own soul. Inevitably, the king was drained of vigor and plunged into the chaos's heart. Eleum Lois
was frozen in time. Its leader lost. I remain here to contain the chaos, honoring my lord's wishes. Perhaps one day he will return. There is nothing here save that accursed flame. I have but one wish. That my dear lord might be freed from that unspeakable chaos. I haven't the strength to help him myself. But perhaps one such as you. Though I am yet to know your name, stranger, will you lend me your strength? Ale rzeczywiście. Kind visitor, I thank you. Let me open the path to chaos. And please, do all you can. Pieczęć Alsanny została złamana, wichura w Eleum Lois ucichła. Ano. I dzięki temu ten lud znikł. The king's dutiful subjects waited patiently for his homecoming. But it was too long a wait to bear. The knights of Eleum Lois await a new leader. One who will guide them into chaos. Many of Eleum, but not one of them, the king, but the knight, one who... Dobra. Jak mówiłem, mamy teraz dwie opcje. Ja oczywiście wybieram opcję numer 2, żeby najpierw zebrać sobie ludzi, żeby właśnie tych rycerzy z Lois, którzy pomogą mi przedostać się do tamtego miejsca. Znaczy przedostać się. Co znaczy nie? Znaczy nie tyle przedostać, co po prostu pomogą mi przejść przez cały ten chaos o wiele, wiele, wiele lepiej niż gdybym miał przez to przechodzić samemu. Tarcza naczynia. Tarcza z podobizną kapłanki Eleum Lois. Emanuje z niej ciepło, zwiększając umiejętności noszącego. Kapłanki, które poświęciły się uciszaniu starożytnego płomienia, zniknęły w otchłani przeszłości. Dobrze. Jak mówiłem, teraz czas nam zebrać drużynę. A to najlepiej będzie zacząć dokładnie od tego ogniska. Bo tam, jak wiecie, było najwięcej tych lodowych. Łeczków. Tak więc ja tam teraz ruszam, ale ludzi szukać będziemy dopiero w kolejnym materiale. Tak więc ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, w którym przy dobrych wiatrach zbierzemy drużynę, a przy jeszcze lepszych zakończymy nawet cały ten dodatek. Tyle, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!